Mruczuś, Kropeczka, Ramzes czy Max, te i wiele, wiele innych. Nasi czworonożni przyjaciele pojawiają się pewnego dnia w naszym życiu i zaskarbiają serca. Są jak członkowie rodziny, dlatego tak ciężko pogodzić się z ich odejściem. Są jednak takie miejsca, w których pamięć o zmarłych pupilach wciąż jest żywa. Magda Sincewicz. Widać to tu na każdym kroku. W palących się zniczach, świeżych kwiatach i kolorowych wiatraczkach symbolicznie kręcących się na wietrze. Jest to miejsce, do którego ludzie przychodzą, mają okazję powspominać dobre, czasem też te gorsze chwile, tak, ale zawsze powspominać swoje zwierzaki, które były dla nich ważne. Widzimy, że jest to ważne też dla opiekunów, ponieważ jest to miejsce, w którym można uhonorować tego przyjaciela, członka rodziny, bo to zawsze jest przyjaciel, zawsze członek rodziny. Świadczą o tym wzruszające napisy na nagrobkach, ale też sama obecność opiekunów, którzy przychodzą tu nie tylko w takie dni jak ten. I jak piesek odchodzi, to jest bardzo przykre. I się odwiedza na cmentarzu też. Po prostu, tak? Oczywiście jest już następca, ale ból pozostał. I czasem trwa nawet do końca naszych dni. Pan Dariusz, mimo że obecnie jest właścicielem kilku kotów, to wciąż pamięta o tych, które są z nim duchowo. No on niestety żył niecałe pół roku. Mamy tu jeszcze jeden grób. No to ale tak, naturalne dla nas to jest tak samo jak z ludźmi przecież. Warto w takich momentach pamiętać, że zwierzęta tak jak ludzie potrafią kochać, ale tego uczucia same również potrzebują. W wielu fundacjach, choćby tu w schronisku też są zwierzęta, które po prostu czekają na kogoś, kto ich pokocha. I nie widzę innej opcji. A te odwdzięczą się swoim bezgranicznym przywiązaniem do końca swoich dni.